Where are you going? Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie po kolejnym kolejnej dłuższej przerwie. Oczywiście, jak to bywa w moim zwyczaju, wracamy, jak widzicie, do mojego projektu z gry, oczywiście, Hellblade Senua Sacrifice. I tak, w poprzednim odcinku, no nic, stoczyliśmy, można tak nazwać, walkę z Helą, tak? Chyba tak ona się nazywała. Straciliśmy przy tym miecz, jesteśmy ranni i musimy iść gdzieś tam przed siebie. Co też zrobimy? Od razu wam powiem, że myślę cały czas nad jakimś właśnie następnym projektem. I tu wspominałem tydzień temu o Assassin's Creedzie. No ale do głowy przyszła mi myśl jeszcze taka, aby nagrać serię Nio, która jest no, fenomenalną grą, serię, grę, ponieważ to jest jedna gra, jedna część. Tak więc właśnie myślę o grze Nio, która jest fenomenalna wręcz coś widzę przed nami. I wciągnęła mnie na długie miesiące, że tak powiem, od premiery wersji na PC. Ale poza Nio jeszcze przyszła mi do głowy taka myśl, aby może nagrać któregoś finala, jako że zbliża się premiera nowej części na PC, czyli finala 15. A tak się składa, że ostatnio również miało premierę spolszczenie nieoficjalne do 13 części finala, czyli jednego z moich ulubionych finali. I tak od razu sobie pomyślałem, że skoro już są już polskie napisy, to może bym to nagrał. Z polskimi napisami zawsze przyjemniej, zawsze przyjemniejszy odbiór jest dla widza, czyż nie? Tak jak mówiłem, 13 jest jedną z moich ulubionych części. I składa się na to w sumie kilka powodów. Her father Zinbal made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs, errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Jedną z rzeczy, dlaczego najbardziej lubię Finala 13, jest to, że jest liniowy, że tak, to może wiele osób zdziwić, które lubią Finale, ale bardzo lubię Finala właśnie za to, że jest liniowy, że się tam idzie prosto jak w mordę strzelił, nie ma żadnych zejść na bok, ani żadnych otwartych terenów poza ostatnim. Dlatego lubię i przez to nie jest też tak długi, jak inne finale, jakby mogłoby się to wydawać. Dlatego jest idealnym wręcz, idealną częścią do nagrania chociażby. Przejdę tędy, przejdę. Chyba tam muszę się udać, co? Czy może tam? Sprawdźmy może najpierw tą jaskinię. Bo to mi wygląda na jaskinię. Chyba, że jakieś przejście między nami. Aha. Senua. There will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away.
because the whole ocean is your home. And it does not ask you to swim against it. Okej, czyli tu mieliśmy jedną z tych twarzy. W tym wypadku wracamy, mogę biegać. Mogę biegać, ale... Czemu to robić? Czy gdzieś się nam śpieszy? Tak, tam widzę znowu tego ducha. Co to nas tutaj straszy? A raczej naszą bohaterkę. Muszę iść się ogolić. Jakaś taka szczecina mi już tygodniowa na gębie rośnie. Mnie zaczyna denerwować. There he was. Tam aż przy drzewie, przed nami, gdzieś tak na środku ekranu, teraz go ustawię. Właśnie, jeszcze jedno zapomniałem. Zacząłem przechodzić od nowa Baldur's Gate'a, raczej zabieram się do przechodzenia Baldur's Gate'a od nowa, aby dotrzeć do miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy i móc go kontynuować. Bo wiem, że są tacy z was, którzy chcieliby, abym właśnie Baldura kontynuował i być może rozpoczął nawet drugą część. Wrota. I chyba do nich prowadzi nawet... prowadzą jakieś schody. Oczywiście widzę już, że chyba jest jakaś tam na nich wyryta kolejna zagadka. Czy może byśmy tam pod drzewo poszli? Może zaraz. Wydaje mi się, że i tak byśmy musieli tam pod to drzewo ruszyć. Jestem ciekaw, jaką nową broń będziemy mieli, ponieważ straciliśmy nasz miecz. Skądś będziemy musieli wytrzasnąć kolejne ostrze. Chyba na razie i tak nic nie zrobimy w tym miejscu. Tędy chyba nie damy rady zeskoczyć, bo by nam się coś stało. Dobra, musimy wrócić w takim wypadku. Wolałem się upewnić, czy coś będziemy mogli tu zrobić, czy może dopiero w późniejszym etapie. O, jest runa. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day,
Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ciekawa historia. Nie oddalałem się właśnie za bardzo od tego monolitu z runą, ponieważ im bardziej się oddalamy, tym zanika głos osoby, która to opowiada, więc wolałem na razie to wysłuchać. Tego wysłuchać. Coraz bliżej tego drzewiszcza, co tam nam wyłania się na horyzoncie. Mi mówi, że pod drzewem znajdziemy nową broń. Prawdopodobnie broń tam znajdziemy, która będzie silniejsza od poprzedniej. Będziemy mogli dzięki niej na pewno wejść tam, gdzie chcemy. O! Ładnie, ładnie, podoba mi się. Gdzie moja nowa broń? What's your name? Senua.
I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her will changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Dobra. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Delia? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. Dawać mi mój miecz. Tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Tam chyba byłem po drugiej stronie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Okej, tu coś widzę. Biegnijmy troszkę. Dobra, wisielce na drzewach. Mam wrażenie, że to takie lekkie zapożyczenie z Wiedźmina, no ale przecież nam teraz wszystko kojarzy się z Wiedźminem. Swoją drogą na tegorocznych targach E3 CD Projekt Red, CD Projekt Red uda się. Nie tak jak rok temu ich zabrakło. W tym roku pojawią się i prawdopodobnie zobaczymy nowy zwiastun Cyberpunka 2077, a za zamkniętymi drzwiami odbędzie się pokaz z grywalnym demem. Oczywiście za zamkniętymi drzwiami, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie dla prasy. Więc my je zobaczymy pewnie dopiero za jakiś czas. Jeśli to wszystko są... jeśli te wszystkie plotki są prawdziwe, okażą się prawdziwe, rzecz jasna.
Czekaj, widzę, że tędy chyba da się zejść. Dobra, wejdźmy w drzewo. Kolejne zwidy i schizy nas chyba czekają. Answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands, where you will face the trials. Podoba mi się to, jak Senua się zwraca do nas. Przełamuje tak zwaną czwartą ścianę. Ale tak jak myślałem, jednak mnie intuicja nie zawiodła, że coś z tymi monolitami było, miało być, a okazuje się, że to testy. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. O co chodzi z tymi próbami? Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Idziemy teraz w drugim kierunku. Odcinek sądzę, że zakończę po wykonaniu tej próby. A pozostałe trzy próby, bo widziałem, że są cztery monolity, więc zakładam, że łącznie są cztery monolity i w następnym odcinku będę mógł wykonać pozostałe trzy.
niestety nie możemy nią machać. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Ciemno jest. Dobra, są dodatkowe miejsca, w których można zapalać pochodnie. W ogóle tu mamy jakiś znak. What's wrong? What happened? Can you hear me? Just wait there. I'll find you. You have to find him. This is your mission. Find him. You have to use everything you have and find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose him? How could she? Okay, tędy chyba nie przejdziemy. Dobra, podpowiadają mi te głosy. I can hear him. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. There he is. You're getting closer. Keep going. Senua, follow the voice. You're nearly there. Dillian's voice. It's him. He's going to save you. Find the voice. Find him. Okej, wydaje mi się, że w tym kierunku mam coś w rodzaju labiryntu. Nie wiem tylko, czy ten labirynt ma jakąś sensowny sposób przejścia. Zapalimy. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Quiet. He wants me to find him. I'm lost without him. That's not Dillian. That doesn't sound like Dillian. It sounds like something dangerous. That voice. It's not Dillian. Co chodzi? Gdzieś w końcu dotrzemy, tak?
wants me to face my fears. Zdobyłem osiągnięcie jeszcze dodatkowo teraz. I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief and son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing no. inside you, no. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come, Senua. No! I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! O, udało się. Skąd miecz miałaś? Albo to było wspomnienie. No dobra, moi mili. W takim wypadku w tym miejscu z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Czekajcie niecierpliwie na... albo cierpliwie, na następny. Ja będę dalej również zastanawiał się, co następnego zacząć nagrywać. I cóż, do usłyszenia w następnym, tak jak mówiłem, odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Na razie.